Witam w 11 odcinku 11 sezonu Rolnik szuka żony. Mamy mały jubileusz, bo są to urodziny odcinków, sezonów, czy jak to tam nazwać, wiecie o co chodzi. Pozwolę sobie zacząć od rolnika, który przeszedł największą przemianę, czyli od paprykarza. Już jestem, wybaczcie. To ja będę prowadził oczywiście odcinek. Tak to jest, jak człowiek sobie źle kliknie. No więc zapomniałem ostatnio zwrócić wam uwagę na to, jak Rafał został ugoszczony. Kiedy inne rodziny witają bohaterów obiadem, ci przywitali go paluszkami i kupnym ciastem ze sklepu. Zauważyliście? Facet jest pewnie po kilkugodzinnej trasie samochodem, a ci nie witają go obiadem, tylko jakimiś przekąskami, niczym sąsiadkę z drzwi obok. No i na czym ustawili jeszcze to pożywienie? Czy oni nie mają tam w domu normalnego stołu? Przecież na tych taborecikach zmieściła się tylko jedna szklanka. Bo to coś szklanką nie jest, tylko zatyczką od dekoracyjnego wazonu. Gdzie rolnik miał położyć nawet talerzyk? Trzymać cały czas w rękach pod brodą? Miałem też powiedzieć o tej parze. Wspomnieć na to, że ich rozmowy wyglądają jak czytane z kartki. No wiecie, to jest takie, jak się czujesz ze mną, czuję się szczęśliwa. I mam wrażenie, że rolniczka waży słowa, najpierw pomyśli, a potem odpowie, by nie powiedzieć czasem za dużo. Czuć, że uczestnik wyciąga na siłę z niej takie deklaracje. Ludzie ci znają się 5 dni, a już facet mówi do niej o przyszłości i pierścionku. On się trochę zagalopował moim zdaniem. To znaczy na pewno dobry z niego i szczery facet, bo to widać. Ale kobiety strasznie boją się osaczania. O Agacie sporo już mówiłem i Irku. Irek się wykręca, nie chcąc przy tym skrzywdzić Agaty, z kolei Agata za nic sobie ma trudy tego chłopa i nadal go ciśnie o pracę na gospodarstwie i przyjazdy do niej, a nawet o przyloty do niej. Tak, bo powiedziała mu, że skoro teraz wraca do domu, by popracować, to niech do niej nawet przyleci. I mówiła to absolutnie serio. I wiecie co? Ja już, jak może pamiętacie, zwracałem uwagę na to, że uczestnicy wszędzie wozili Agatę. Kiedy inni rolnicy, zapraszając na randkę, wieźli ich swoim autem, to tutaj Agata pakowała się do wozu Mirka, a potem Irka i była dowożona na miejsce. I tak sobie teraz, gdy usłyszałem o tym przyleceniu do niej samolotem, pomyślałem, czy naprawdę ona oczekuje, że te chłopy będą dla niej zawsze ponosić takie koszty? Irek wydał niemało na paliwo w obie strony, woził potem Agatę. Pracował u niej jak wół. I jeszcze chłop dla tygodniowej znajomości ma wyskakiwać z kasy i kupować bilety lotnicze za 1000, bo Agata tak chce? No sorry, ale to jakaś przeginka. Uważam, że Agata doskonale sobie zdaje sprawę, że Irek już nie wróci, dlatego wymusza na nim jakieś deklaracje przyjazdu. Mając już to uzupełnienie za sobą, zapraszam do ciekawostek, jakie wyłapałem w najnowszym odcinku. Mamy zaskakujący zwrot akcji w przypadku Wiktorii. Uczestnik zrezygnował z dalszego bycia razem, co jest o tyle zaskakujące, że przecież odcinek temu sam poruszał temat pierścionka i zaręczyn, bo wyrażał takie właśnie chęci. Rozmowa zaczęła się od zaskakujących pretensji Wiktorii o to, że uczestnik jednak nie rzucił swojej pracy. Dla mnie te przytyki związane z pracą zawsze są dziwne, bo przecież to nie taka prosta sprawa. Zmiana pracy to rzecz trudna. Można bezpowrotnie zostawić swoje dobrze płatne stanowisko, można nie znaleźć równie dobrej pracy albo takiej, którą się lubi. Więc trochę dziwiło mnie ciśnięcie o tej pracy przez Wiktorię. Ale potem rozmowa zeszła już na kompletnie inny tor. Osobiście wydaje mi się, że uczestnik sobie przemyślał sprawę i po prostu nie chciałoby mu się do rolniczki jeździć z racji odległości. Swojej roli zostawiać też pewnie nie chciał, bo rodzina by krzywo patrzyła. To naprawdę przedziwne, że oglądamy taką zmianę nastawienia. Facet w tym odcinku, a poprzednim, to przecież dwie skrajnie różne osoby. W ogóle dzisiejszy odcinek był bardzo ciekawy i obfitował w liczne zwroty akcji. Oglądajcie dalej, bo to jeszcze nie koniec szokujących wydarzeń. Jeszcze nie widziałem tego rolnika, aby tak skakał za kobietą. Przecież on biegał za nią w tym odcinku jak piesek. Widać, że był niesamowicie napalony, aż miał wypieki na twarzy. Tak bardzo chciał jej imponować, że postanowił nawet przenieść ją, idąc po szynach. To było bardzo nierozsądne, bo takie zabawy to najlepszy sposób na skręcenie sobie kostki. A jak widać, nawet tego nie potrafił i z noszenia jej po niewygodnym gruncie zrezygnował. Sama uczestniczka powiedziała, że to ryzykowne, ale miała na myśli obawę przed widokiem jej stringów. Powiedziała, że ma za krótką sukienkę i złapała się za tyłek, ją dociskając. Wiesz, to jest zakusa, sukienka, wiesz? Podobało mi się też, jak zabrał ją w nieznane. Gdy jechali bardzo luksusowym vanem i rolnik wyciągnął opaskę na oczy, to dziewczyna mogła pomyśleć, że szykuje on znacznie inne atrakcje.
i że skończą w jakimś lochu, a nie w oceanarium. Nawiasem, to nie była nawet żadna restauracja. Produkcja zamknęła obiekt, walnęła stół na środku trasy i gotowe. Dziwnie wyglądały takie pustki. Kto i skąd im donosił jedzenie? To było też miejsce, w którym rolnik wyznał: kocham cię! Kurde, to było mocne, no i powiedziane tak szybko. Choć uczestniczka zareagowała dość pozytywnie. To będzie chyba para, która faktycznie skończy na ślubnym kobiercu. Sebastian również dał czadu w tym odcinku. Zrezygnował z odwiedzania swojej wybranki i zakończył całą relację na ławce. Temu wszystkiemu towarzyszyło mnóstwo kontrowersyjnych słów Sebastiana. Żadnym zaskoczeniem nie jest dla nas, że taki człowiek znów zostaje sam. Ale zaskoczeniem jest to, jakie tym razem fikołki nawyprawiałby się pożegnać. No to słuchajcie. Uczestniczka została u Sebastiana na kolejne 2 dni po odjeździe kamer. Seba tego chciał, jak wiemy, a teraz mówi przed kamerami, że w zasadzie to po 2 dniach mógł już jej powiedzieć, że nic z tego nie będzie. Skoro był tak bardzo pewien swoich odczuć, to po co spędzili ze sobą kolejne 2 dni po opuszczeniu domu przez ekipę telewizyjną? Idźmy dalej. Uwierzycie, że Sebastian jako powód zrezygnowania oświadczył uczestniczce, że to jej wina? Dokładnie tak. On powiedział, że widział po niej, iż nie odnalazłaby się na gospodarstwie i dlatego to zakończył. Facet nie ma nawet jaj, by zerwać! Tylko obrzuca kobietę jakąś winą. Przedziwnie słuchało się Sebastiana, który, jak wiemy nie od dziś, sprawia wrażenie niezłego tyrana. Jestem zdania, że Sebastian w sposób perfekcyjny zraził do siebie wszystkie kobiety oglądające ten program i już żadna nigdy na niego nawet nie spojrzy. Jeszcze wspomniał na koniec, że odezwie się do innej kandydatki, do Patrycji. Czyli gość zmienia zdanie jak rękawiczki. Najpierw miała być Patty, potem Kasia. Katarzynie nawrzucał potem o tym, żeby tu nie pasowała, a nam przekazał, że wraca do Patrycji. Zwrócę honor, jeśli Patrycja, do której ma się odezwać, to imię jego psychoterapeutki. Dziwak. Czy tylko ja mam wrażenie, że on nakłamał w swoim wieku? Czy tak wygląda 44-latek? Sebastian wygląda co najmniej na 54. Przechodzimy dalej. U Agaty i Irka bez zmian. Czy też u Jirka, jak to mówi Agata. Zobaczcie tylko. Chłop radosny, uśmiechnięty. Pamiętacie scenę z Breaking Bad? Tak Irek wyglądał, jak opuszczał jej gospodarstwo. Najgorzej, że spotkał się z tą jej rodziną wcześniej. Ale jeśli córki Agaty są zdziwione, skąd taka decyzja, to niech zajrzą do moich filmów albo komentarzy na facebookowej stronie Rolnika. Nikt nie będzie scrollował wpisów o długości 1 km, więc moje filmy z playlisty będą dla nich odpowiednie. Tam kryć się będzie odpowiedź na pytanie, czemu Mirek i Niemiec uciekli. To mnie mówisz Niemiec? Zauważyliście, że Agata za każdym razem mówi jakie? Nie robi sobie przerw, tylko mówi z pełnymi ustami. U Paprykarza mogliśmy pooglądać scenę rodem z filmu Uwierz w ducha. W następnym odcinku mamy już finał. Pary spotkają się po 2 miesiącach czasu bez kamer. Cieszę się, że zobaczymy wszystkich znowu razem. Wtedy zawsze poznaje się mnóstwo nowych historii, ich dalszych perypetii. Na pewno spotka nas masa zaskoczeń. Jest to zatem najlepszy moment, by przypomnieć sobie, co działo się do tej pory. Kliknij w playlistę widoczną na ekranie, jeśli chcesz odświeżyć sobie wszystkie odcinki. A z tego miejsca dziękuję moim patronom za wspieranie mojej twórczości. Pawłowi, drugiemu Pawłowi i Mateuszowi.